Rezerwat Wielkopolska Dolina Różycy od 3 lat zamknięty jest dla każdej aktywności turystycznej. Przeciwko temu protestują pilscy turyści, jak na razie jednak bezskutecznie. Różyca, uznawana za jedną z najbardziej malowniczych rzek w Polsce, jest niedostępna dla turystów, w tym m.in. dla kajakarzy. Przynajmniej w granicach Wielkopolski, bo w części należącej do województwa zachodniopomorskiego pływać i uprawiać turystykę wolno. Dla obszaru Wielkopolska Dolina Różycy nie ma opracowanego planu ochrony przyrody. A dopóki nie ma takiego dokumentu, to aktywność turystyczna jest ograniczona niemal całkowicie. Stąd krytyczna masa kajakowa zorganizowana w Pile. Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu może dzięki naszym działaniom przyspieszy opracowanie programu użytkowego rezerwatu Wielkopolska Dolina Różycy, bo w tej chwili, dopóki nie ma programu, nie wolno się poruszać po rezerwacie. Nie mogą ani piesi, ani rowerzyści, ani kajakarze. Kolejna rzeka, piękna rzeka regionu, która jest zamknięta, w zasadzie jest próba zamknięcia przez ekologów. Warto by było się przyjrzeć takiej sytuacji, porównać plan z ochrony przyrody, który istnieje po stronie zachodniopomorskiej, a którego brak jest po wielkopolskiej. Taki program powinien być utworzony zaraz przy tworzeniu rezerwatu. Na dobrą sprawę, jak się płynie rynną tych jezior, to prawym brzegiem wolno, bo to jest po stronie zachodniopomorskiej, lewym nie, bo to jest po stronie wielkopolskiej i jest to Wielkopolska Dolina Różycy, rezerwat zresztą. Dzisiaj, aby móc legalnie uprawiać turystykę w rezerwacie, potrzebna jest zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dopóki nie zostaną wyznaczone szlaki, po których określone liczby osób mogą się poruszać, tak? Dopóki nie określimy właśnie tej, nazwijmy to, przepustowości, każdy, kto chce odwiedzić rezerwat, musi wystąpić do Regionalnej Dyrekcji o decyzję zezwalającą na odstępstwo od zakazów, które wskazuje ustawa o ochronie przyrody. I dotąd indywidualnym podmiotom takie decyzje wydawaliśmy. Jeśli tylko taki wniosek spełnia warunki ustawowe, to nie ma przeciwwskazań, żeby taką decyzję uzyskać. RDOŚ ma 30 dni na wydanie decyzji, tak albo nie, plus 2 tygodnie odwoławcze. A więc musimy to robić 6 tygodni wcześniej. Czyli sytuacja, gdy ktoś z Państwa budzi się rano, widzi, że jest piękna pogoda, mówi, ach, pojadę sobie tam i tam, nie może, bo popełnia przestępstwo. Gdyby przykładowo Benedykt XVI chciał odwiedzić to miejsce, to teoretycznie zgodnie z prawem, które teraz obowiązuje, nie ma możliwości, żeby tam przypłynął, przyjechał. W ogóle musiałby na miesiąc wcześniej łaskawie prosić o zgodę urzędników. No tak być nie może. Mało tego, teraz jest tak nawet, że leśniczy, który mieszka na terenie rezerwatu, nie może do niego dojechać legalnie. On, owszem, jest wyłączona sama leśniczówka, ale droga nie jest udostępniona, bo po prostu nie ma tego programu użytkowania tego rezerwatu. W krytycznej masie kajakowej udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Piły. Mimo że rezerwat znajduje się poza granicami administracyjnymi gminy, to zdaniem prezydenta otwarcie szlaków w rezerwacie ma duże znaczenie także dla miasta. Kajaki, turystyka to dla nas przemysł, również dla Piły. Mówimy, że chcielibyśmy, by jak największa ilość osób mogła nie tylko pływać i podziwiać, ale zarabiać. Bo dzisiaj przecież to są przedsiębiorstwa, które tutaj te kajaki chociażby przywiozły. Dlatego jest dla nas niezwykle ważne, by w zgodzie z naturą, tak to bardzo ładnie się nazywa, zrównoważony rozwój, można było korzystać z tej natury, a jednocześnie na niej zarabiać. Jakie są zatem szanse na szybkie otwarcie szlaków w rezerwacie i kiedy zostanie opracowany dokument regulujący aktywność turystyczną na tym obszarze? Trzeba oddzielić dwie sprawy. Przygotowanie tak zwanego planu ochrony dla rezerwatu i czegoś i innego dokumentu, który obecnie, nad którymi zaawansowane prace obecnie trwają. Chodzi tutaj o kwestię wyznaczenia szlaków turystycznych. Obecnie badamy, jakie szlaki dotąd były utworzone na przedmiotowym obszarze w przeszłości i które z nich będzie można udostępnić turystom. Spotkałem się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Mam takie zapewnienia, że jak najszybciej zostaną wyznaczone zarówno szlaki, ale nie tylko kajakowe, ale również piesze, rowerowe, tak żebyśmy mogli z tego korzystać. Mamy nadzieję, że ta sprawa na przykład stanie na najbliższej Radzie Ochrony Przyrody jeszcze przed wakacjami. Różycą pływał m.in. beatyfikowany Jan Paweł II, ostatni raz na 3 miesiące przed konklawę, na którym został wybrany na papieża. Dzisiaj, aby zobaczyć pomnik papieski znajdujący się na terenie rezerwatu, należy złożyć wniosek o indywidualną zgodę na wejście do Wielkopolskiej Doliny Różycy.